Nie, Bartek, ty nalejesz, żeby już coś powiesz o tym piwie, ale... Robimy próbę. Tak? Okej. Tylko miej taką chwilę przystoju, żeby... Ja mam cały czas dzisiaj chwilę przystoju. Żebym ja mógł uciąć się o tym, nie? Dobra, czyli, dobra. Wiesz, żeby było, żeby był ten moment... O, i okej. Trzymaj, Michał. Bujnąć można tak, jak się bujnąć. O, to jest dopiero. No, Marek, ja próbowałem pierwszy lita, także... Dobra. Czekaj ze swoją reakcją, niech inni spróbują. Leje ci, Bartku? No ja nie mogę się nie uśmiechać. Znaczy, powiedzmy sobie tak, umówmy się, że ten śmiech niczego nie oznacza. O. I uśmiechajmy się dalej. Wszyscy się uśmiechają, bo to was zdjęcie. Uwaga, Staszek leci. Nie, śmiech, który niczego do niczego, że tak powiem, nie... Nie obliguje, nie zobowiązuje. Jemu tylko teraz w aromacie jednej rzeczy brakuje temperatury. Jest troszeczkę za zimne i nie mamy lotności na chmielu takiej. Ale czuję ciarki, próbujemy. Ajpa, ale browaru. Pięknie się odcina. Prawie zupce się takie ten. Oj. Żadnych kompromisów. I to mówię, że to jest przechmielone? No chłopie, żadnych kompromisów. Jesteśmy w tym punkcie, w którym chcieliśmy. Przypadkiem nie rozcięcaj tego. Jesteśmy w tym punkcie, w którym. Znaczy, my mamy trochę inaczej inne podniebienia pewnie. To znaczy, ja zupełnie szczerze mówiąc do pana Michała powiedziałem, że ja jestem słodkolubny. I boję się jednej rzeczy, że mnie na przykład drugi łyk przeszkadza już troszeczkę gorzej. Czyli, ale to jest moje odczucie, absolutnie, tylko. I są tacy, którzy... No, tak nie, pan, na szczęście świat piwa jest tak bogaty. Zgadza się. Zgadza się. Ale to też, ja też mam wrażenie, że to się będzie ukorało jeszcze. No. To będzie się tak powiedzmy... Na pewno się na scenie, tu jest nieporównywalnie na scenie lepsze niż powiedzmy bicie. A teraz on ale jeszcze jeden. Poczekaj, ja zjadę trochę z kamerą. Robi się... Bartek może by się napełniał jakiś kurs.